Łódzkiego. Są palanty. Dobry. Dzień dobry. Kaszkurek. To ja. Rachu, ciachu i po strachu. I ksywa majonez. Ramanes, no. To jest ten słynny majonez. To jest ten najsłynniejszy majonez. A tu mały majonez. Majonez. Dobry. Przywitaj się ładnie. Powiedz dzień dobry. No powiedz. Ja mam ponieść. Dobra, ale no to się przywitaj ładnie. Powiedz dzień dobry. Franek dzisiaj jest za spokojny coś. Jesteś gotowy na zasiadkę? Franek, nie wolno już grać. Jesteśmy na rybach. Majonez się już szykuje. Dwie kruszyny na dole stoją. Nie jesteś jeszcze gotowy? Dzisiaj połów na metodę. Tak. A tą łomżą to rozumiem, że podlewasz tą miodową? Tak. To jest tą, no lubię łomżą miodopeczkę. Ci co teraz? Foremki bierzesz, to elegancko, dwa palce. Musisz. No ale jak? A gdzie haczyk przynęta na haczyk? No zobaczysz. Spalona właśnie. Spadło ci to. Nie. Ta kulka ci spadła z tego haczyka. No i teraz jest zagadka. Jak się wystrzelić, to proszę do wody. Majonez. A może spadła faktycznie? I trzeba ją jeszcze raz zobaczyć tam. Mówi, że spadła. No jak spadła, jak jest tutaj. Ale z haczyka mu spadła. Na gumce jest. Iść się po cztery, do cztery. Aha, i czytaj, dowiedz się tam. Ty. Dobrze. A, ale na, to gumce relaksa, czy jaki to tak gumce? Gumka relaksa była. Tak, gumka relaksa, no. Durexa. Tu drugi zawodnik się szykuje. Wiąże został, bo wszystko wczoraj urwałem na koniec. Dać ci nożyczki? Wrzucamy trochę peletu. Kuleczka. To takie kurde sprytne jest, nie? I zobacz, i o wiele mniej się nęci też, bo tutaj na każdy rzut dajesz tylko po prostu taką garstkę małą, nie? Nie trzeba walić kilogramów za nęty. Czemu masz taki patyk długi? Tak to wygląda, tutaj jest kulka. Sztuczka. Spławik. Tak, na spławik to nie będziemy łowić. Jeszcze zęby są. Ole, poszedł! Minuta i by było na drzewie. To czemu to tutaj spadło? Nie wiem, majonez, wiesz, bo on ma ten astygmatyzm, czy jak to tam się mówi, nie? Ty, majonez, ale czemu mierzyłeś w prawo, a poleciało to w lewo? Nie dobrze mierzyłem. To ten astygmatyzm twój chyba zadziałał. Kask. To są mistrzowie polscy olimpijscy. W tym fachu. No co ty, dobrze rzucił. To ten. Patrz jaka akcja. Jeden rzuca, drugi zwija. Ja chyba dzisiaj w ogóle nie połowię. Jest? Jest coś? Co ty Rafu, mnie chyba zwijasz, ty. Na pewno. Zwijamy. Zwijacie? Kurde. Zwijamy się do domu. Masz jakiegoś tam kargulca, no? Zaraz go postawimy na szczupaka. Co to? Może szczupak? Ale ty. Nie leszczyk. Ty, ale zobaczcie. Zobaczcie, jaki mała rybka, ale zobacz jak pociągła ten. No, jakie branie było. Weź. Dawaj go na windę. Nie, zerwiemy. To czekaj, ja idę go odpiąć. Ole zeżar, nie, to nie ma szans. To masz sobie. Znaczy nie, w sumie dobrze jest, zapięty, zobaczcie. Idealnie. Dobra, odpinaj go. Masz.
Ale ci schowę za to. Tylko przyjechał majonez od razu. Pyk, pierwsza ryba. Chciałem coś powiedzieć. Co by chciał powiedzieć on? Majonez to jest no kill, żebyś go tutaj czasami nie ten, nie potraktował, nie? Spokojnie, bo on się wyta, się wyrywa. Dobra, daj, ja ci pomogę. Ty go trzymaj. Strasznie nerwowy jest, może mu ściska jest. Pyk, proszę bardzo, kuleczka. Tutaj taki fajny pomost jest zrobiony. Do wodowania. Lub pięknie, piątka. Zajebiście. Ty kura pół dnia przeleżał gdzieś tam pod wiatą. Już wyszedł leśnik ładny. Cichę, nie było ci leśnik wyszedł ładny. Co? Weź tą. Uczyba z łapą. Weź ten. No. Franek jest dobrym podpalaczem ogólnie podobno. Franek, dobrze wujek to robi? Tylko cały węgiel. No od razu cały, na grubo lecimy. O. Tak się rozpala metodą bielawską. Pali się drewno! Buch, gdzieś? Dobrze bucha. Idź zbieraj patyków takich małych. Słyszysz? Palancik. Palancik. Idź zbieraj patyków małych. Jak powiedziałem, cicho bądź. Ja zaraz bym pokazał, jak się podpala to ognisko. Polej na to. Franek, chyba nie powinieneś się bawić ogniem, co? To jest miejsce, gdzie w podstawówce uciekałem ze szkoły. I piłem tanie wino. No nie, aż tak to nie, ale łowiłem ryby tutaj. Pierwszego lina złapałem właśnie tam po drugiej stronie, tam był pomost. No i ogólnie dużo tutaj mam historii z tym stawem związanych. Franek, za ile będzie grill? 5 minut? Dobra. Musimy mu chrzest zrobić jakiś, żeby go przyjąć. Ogień, ogień. Tam one będą brały? A tam jakieś trzy nimfy wodne są na pomoście. Łukasz już je, chociaż jeszcze grill nie rozpalony. Ty! Pierwszy ogniomisz. Coś ty nam położył na tą górę? On rozpala na dwa te, na dwa poziomy. Majonez, reszta świata. 3-0 na razie. On szedł w moją stronę, nie? Ty, majonez. Ale siwy to coś, co on tu łapie, czy nie? Daj, Marciku, to spal sobie. Daj. Co masz? Nie. Ściągnij, masz. Odhaczysz go teraz do leśna. Chodzi jak zły. Kuba, spali. Karp. Karp dla ubogich. Nie patrzę, tylko odpinaj. Bo ty sobie tutaj rozbierz. Pobierz, że ci cisam. Nie chodź tam, bo tam co mówisz. Kapok masz? Poturlaj z obcy, synu. Coraz większe łapie pięknie. Ale zobacz, się ładnie zapinają, widziałeś, Ken? Idealnie, nie? No. Wargę tam to jest dolną. To takie zastanawiające. No bo nieraz jak ci wiesz, ciągnie to chłopie, to musisz mu wiesz, wątrobę mieć, myśleć. Ale jak chicken go namiętnie wypina go, nie? Kucharz. Prawie jak sandacza. Widzicie, że to prawdziwy kucharz. I plum. Wujek już wychodzi. Odej, bo tam chłopie deski nie wytrzymają, takie na napięcia. Nie ryzykuj, synu, nie warto. No, Rachu teraz będzie rzucał. Nie kręć tego. A co on wyprawia z tą wędką, powiedz mi? Modli się. On wam daje fory po prostu, bo za chwilę i tak wierzy na wali.
Znowu ma, nie ma źle zawinięte tam znowu? Pełne skupienie. Jaką chcesz? Ja tam. Nie ma? No majonez już kurczę chciał cię ten lutować. Tutaj cały czas się coś dzieje. Majonez znowu narozrabiał. Nie wiem, no majonez to ja. Tak, ty zabrał mi wędkę. Ty, ale dobra ryba chyba będzie, co? O, to będzie dobra ryba, Franek. Zobacz jak tata łowi. A to mam od razu w lewej, tam, nie? No, na płciznę. Wodorost pewnie. Wodorost, no. Tam uważaj, bo tam chyba na środku, z tego co pamiętam, jest taka jakaś studzienka czy coś takiego. Dobra ryba będzie. Reki. Proszę pana. Reki. O, Franek, nagrywamy tu. To rekin pewnie. A jak tata nagrywa ładnie. Tata dobrą rybę chyba zaciął. To chyba rekin. Chyba mały rekin. Powiem ci, że chyba te zawody to majonez wygra dzisiaj. Dobra ryba, ty. To będzie naprawdę dobra ryba. Nie, chodzi. Dobra, to nic nie rób, poczekaj. Wyjdzie sobie sam. Sam sobie wyjdzie z tego. Weź mu, poluźnij mu całkiem. Ta, niech se wyjdzie. Nie ma ryby, to pewnie rekin. Czekaj, stój i trzymaj tak. Poluźnij całkiem, niech se wyjdzie. Normalnie. A dobra ryba to jest, nie? Bardzo ładna ryba. A few moments later. A to pewnie rekin. No. My tu z Frankiem dopingujemy ostro. Nie, Franek? A co, czekoladę jakąś masz chyba? O, jak tata walczy. Nie mam już? No ja bym ją puścił, nie? Żeby se wyszła, bo to i tak nie wygrasz jak ten, jak będziesz trzymał, nie? Daj jej chwilę, niech ona sobie wypłynie z tego krzaka, nie? Tak jak z sumami, no też taką miałem sytuację na Ebro, żeśmy dali wyjść i za chwilę go holowałem dalej, nie? 3 days later. O? Zeszło, nie? Owinęła się i ten, i spięła. To. Nie wpadnij do wody. Co to jest? Bo jak ma coś? Ryba. Mała. Nie, dobra będzie chyba. Mała. Oj, chyba będzie dobra. Mała. Mówisz? No tata miał lepszą. Tata miał lepszą. Ale ma jaką niepodobną. Siwy by coś mógł powiedzieć. Ja pierdzielę. Nie, nie mógł. Chcesz podawać ci, czy nie? Poradzi. Śmieszkujesz sobie trochę tutaj. Dobra, czekaj, bo tutaj wujek nagrywa teraz hol ryby, bardzo ważny. Nie jest ryba. Nie jest ryba ryby. Karpik, nie? Czy lin? No, fajny będzie. Ładna ryba. No dawaj to! Kurde mać. Pomóż Łukasz? Ja słyszałem, że z no-killa dwa razy smaczniejsze są. Że z no-killa są dwa razy smaczniejsze te ryby. Podbieraj go na tyle.
Nie ma wypadnął klipowy, to i podbiera go. Szkoda, że sirego nie ma. Tak to się robi, mój. Ale dobry karpik, co? O, złamał się podbierak chyba. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. No, taki fajny karpik. 2 kilo? Spokojnie chyba, co? O, szedł. Brawo. Krumpia. Ole się wywaliła ryba. Jo. To był jesiot, no. Fajnie, jakbyśmy jeszcze jesiotra palnęli dzisiaj, nie? Jest. Co to? Napisze. Mas. Ja jem franiu jeszcze. Co to, kleszczyk? Kleszczyk znowu. No ale widzisz, chciałem go kłuje na siłę trochę. Nie przeklinaj. No był. Tak. Miałeś karpia znowu. O, dobry był znowu. Spadł? No. No dobra, tutaj to jeszcze najmniejszy chyba, co? No, to się nie liczy, to trzeba, leszcze ogólnie trzeba z tej konkurencji wyłączyć, bo... O nie. O, będzie dobra ryba. Tylko pamiętaj, żeby tam w zaczep nie weszła, nie? Sierapu, skuźbawa na dziada. Nie, żartowałem, nie? Ty i w las już. W las, no? Nie. Ty. Ja. Ale to była dobra ryba. Ale one tam mają coś, wiesz, że one tam... Tam mają one. Tam Franek nęcił. Taki właśnie mam kolegę. No, oj to moj. Ole, będzie ryba. One, świeć tam na niego. Dawaj, dawaj. No, żeby nie weszła ta. Tej już nie daj. Masz plecione, to możesz tutaj, wiesz, ostro z nią jechać. Ole, rybsko. No, to będzie dobra ryba. Jedzie z kołowrotka, nie? Dobra, Rafał, dajcie opija, masz tu kiełbasę. Uwaga, bo skacze. Nie jestem głodny. No nie mogę ci nie świecić, bo muszę tutaj nagrywać cię. To podbierać chociażby. O, majonez, dawaj podbierak. Dobra ryba będzie, no. Ja już tam nie wchodzę, bo to się może zapaść. Musisz wejść właśnie, tylko powoli wejść, bo mnie gryzą. Już tutaj nie trzeba. Lecą do światła. Oła. O, ty jesiot będzie. Dobry, dobry. Gryzą. Dobra ryba, co? Rachu, powiedz coś. Nie, a karp. Myślałem, że już taki leż duży. No ja nie dam rady, bo ja muszę kręcić. Daj. Dobra, dobra. Cicho. Olej mu już będzie lepiej celował. Wycelował. Się nie śmiejcie z Racha. Ale dowalił, ty. Najładniejsza ryba dzisiaj. Uj, przepraszam. Ale piękny, no. Piękny karpik. Teraz to już za późno na cięcie. Poszedł elegancko. Brawo, Rachu. A po jakie dzwoneczki, ty, to na suma sobie założył. No. Stają profesjonalizm, pod wrażeniem. Kurde, ten Rachu to dzisiaj kosi, co?
To dzięki mnie. Ciuchcia jedzie. Co to jest, Rachu? Nie wiadomo, co to. No tak właśnie dziwnie, bo w brzeg poszło, nie? Albo Amur. Albo Amur. Jakiś waleczny taki bardziej. Fajna jazda, nie? Lepsza niż sapaciami. Nie, lepsza to na pewno nie. Wygląda na karpia, ale dziwnie strasznie walczy. No jest, karp, karp. I to najładniejszy chyba, co? No majonez podrzuca od razu, nie? Ale dobry jest, ty. Nie tak, Marcin, bo go złamy. Pięknie. Spakowane jak złoto. Ole kaban, ty, to z piątka jest chyba, co? Nie taki te, nie taki ryby się podbierał. No majoneza to nie robi wrażenia w ogóle. Ole jest dobry, ty. Siwy, tak się łapie ryby. Dobra, uwalnij go. Wypuszczamy, żeby nie męczyć. Pięknie. Jak dobry gospodarz jest, to się łowi. To i są ryby. To i są ryby.